Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Dobromir Sośnierz, poseł Konfederacji. Dzień dobry. Dzień dobry. Końcóweczka w Konfederacji podobno, pańska? Zobaczymy. Ale w takim momencie PiS zapowiada, że jak wygra kolejne wybory, to z Konfederacją może złożyć jakąś koalicję, to wie pan, gdyby pan został, może jakieś ministra nawet dostał. No to akurat byłby tym bardziej powód, żeby nie. Nie, myślę, że te zapowiedzi są mało realistyczne. Znaczy, umówmy się, koalicja PiS-Konfederacja to nie takie rzeczy, żeśmy widzieli w polskiej polityce. Znaczy, byłem wiele razy o to pytany i nie bardzo wiem, jakie punkty naszego programu mielibyśmy z PiS-em zrealizować. No bo pod względem gospodarczym oni są zakładnikami elektoratu socjalno-roszczeniowego i nie są w stanie w ogóle iść w kierunku, w którym iść należy i w którym my chcemy iść. Czy wyobraża pan sobie, że w Konfederacji jednakowoż powstanie klimat, żeby takie porozumienie i taką unię zawiązać? Ostatnio jestem ostrożny co do wypowiadania się w imieniu Konfederacji po ostatnich zawirowaniach. We własnym imieniu mogę powiedzieć, że na pewno nie będzie takiego klimatu. A propos zawirowań, czemu o panu i paru innych buntownikach mówią w Konfederacji perwęże? To miała być taka złośliwość ze względu na spór o tweety pana Janusza Korwin-Mikkego na temat Wyspy Węży. I tam on powoływał się wtedy na to, że Russia Today, że tutaj okazuje się, że oni tam żyją. Koledzy Kulesza i Dziambor tam wdali się w nim w publiczną dyskusję, żeby się nie powoływał na Russia Today i tak dalej. No, on to tam zrozumiał po swojemu, że chodziło o to, że ci obrońcy żyją czy nie żyją i ostatecznie okazało się, że rzeczywiście żyją i do dzisiaj triumfuje w tej sprawie, bo to jedyny z tych rosyjskich tweetów, w których akurat miał rację, więc do dzisiaj rozpamiętuję to jako rzekomy powód naszego odejścia z partii. Wiem, może myśmy nie podawali tego jako powód odejścia. To była cała inna seria znacznie gorszych wypowiedzi. Ta akurat rzeczywiście była tam dyskusyjna. No, raczej chodziło o to powoływanie się na... Ale pan wcześniej nazywał działalność... źródło. Działalność Janusza Korwin-Mikkego i jego ludzi skrzydłem Russia Today. No, w odpowiedzi na te węże, to ja sobie pozwalam też na złośliwostki, chociaż te węże w zasadzie można wziąć za dobrą monetę w końcu na fladze libertariańskiej. Mamy tego węża, który mówi nie depcz po mnie, co wydaje się ostatnio tym bardziej aktualne. Dobromir Sośnierz, poseł Konfederacji, jest naszym gościem. Za sekundę dogrywka w sieci. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Marcin Zasada, witam ponownie. Dobromir Sośnierz, poseł Konfederacji, jest naszym gościem. Po raz drugi Państwa i Pana witamy. Witam ponownie. Czy pamięta Pan a propos tego skrzydła Russia Today i snucia narracji prorosyjskiej w Polsce, jak Ślązaków nazywano opcją niemiecką i wpychano w rozmaitych przypadkach w jakieś niemieckie ramiona? No, wśród Ślązaków jest taka opcja proniemiecka. Oczywiście nie każdy, kto się z tym identyfikuje ze Śląskiem. Co to znaczy opcja proniemiecka wśród Ślązaków? No, są tacy, którzy sympatyzują tam dość otwarcie, tak dość bywały takie wypowiedzi. Znaczy jest mniejszość niemiecka. Niefortuny. To jest też, mniejszość to też niemiecka. To na Opolszczyźnie bardziej niż u nas też. No. Dietmar Bremer, taka postać na przykład. Jest mniejszość niemiecka, która, o której mówi tak sobie, liczna, nie ukrywa. Polskim, to, Bremer mówi, my nie jesteśmy żadną zakamuflowaną, jesteśmy jawną opcją niemiecką. Jesteśmy po prostu śląskimi Niemcami. Nie, to mniejszością nie niemiecką. Oni są opcją niemiecką. Na to, że ktoś się czuje narodowości, nie wiem, tam węgierskiej, to nie znaczy, że chciałby, żeby tam, nie wiem, jego kawałek dzielnicy przyłączony był do Węgier. Pamiętam takie przypadki, że którzy na Śląsku, nie wiem, działaczy, rozumiem, regionalistów, którzy chcieli przyłączać Śląsk do Niemiec?
w tej postaci to nie, no to byłoby oczywiście... Czy chodzi o sympatyzowanie, że kibicują Mannschaftowi w Mistrzostwach Świata w piłce nożnej, no bo to... Wydaje mi się, że nie jestem dobrze przygotowany do rozmowy na temat personaliów i konkretnych wypowiedzi. Ale zostawmy, dobrze, była opcja niemiecka, pamiętamy taką historię. Tak. Wielokrotnie powtarzane też argumenty, czy podejrzenia, oskarżenia, jakkolwiek to nazwiemy. Natomiast u nas i to w parlamencie są politycy, którzy z otwartą przyłbicą, jawnie z wypiętą piersią robią kampanię putinowskiej Rosji? A to nie słyszałem. Grzegorz Braun? Co robi właściwie w parlamencie? Kiedy pan słyszał, żeby robił kampanię putinowskiej Nie, Rosji? No nie kampanię, w sensie nie... No, tu się pan czepia o to, że dzieli pan włos na czworo w sprawie opcji jego wypowiedzi, jego tutaj... wypowiedzi są jawnie prorosyjskie. Nie. Jaką wypowiedź pan ma na myśli? Być może jakieś na przykład podczas ustanawiania Narodowego Dnia Powstań Śląskich pan poseł Braun zapytał, czy stwierdził, że ma nadzieję, że zaprosimy do Polski przedstawicieli separatystycznych republik, bo to jest podobny przykład. To jest swego rodzaju symetryzm, z którym się nie zgadzam, bo tam symetrii rzeczywiście nie ma tutaj. Nie widzi pan rosyjskiego interesu w tego typu postawieniu sprawy? Czy rosyjskiego punktu widzenia? Można to odczytywać jako rosyjski punkt widzenia, można odczytywać jako symetryzm, tak? Czyli według pana pokazywanie, w tym, co mówi poseł Braun, nie ma prorosyjskich sympatii, tylko symetryzm. No jakieś tam są, no. Jakieś tam, z czego to wynika? Jakieś tam prorosyjskie sympatie wydaje mi się, że są. Natomiast to nie oznacza, że jest opcją rosyjską, tak, tutaj w Polsce. To, że Korwin-Mikke wprost mówi, że sympatyzuje z Rosją, tak, że jest sympatykiem Rosji, co nie oznacza, że w niektórych sytuacjach nie krytykował również tego i Putina, że zwariował tam, prawda, że Rosjanie prowadzą złą politykę i tak dalej. To no, się, nie jest takie wszystko zero-jedynkowe. No ale tak, nie zgadzam się ani z linią Grzegorza Brauna, ani z linią Janusza Korwin-Mikkego w odniesieniu do Rosji. Między innymi to było powodem, dla którego już nie jestem w partii Janusza Korwin-Mikkego. W partii Grzegorza Brauna nigdy nie byłem, więc jakby nie jest to w tym samym stopniu. W partii moje. Jako Konfederacja oczywiście. Konfederacja jest... Jest, tak, ale to nie jest jej liderem Grzegorz Braun, jedynym w każdym razie, tak, żeby to... No, oczywiście mam pewien kłopot z tym, że te wypowiedzi prorosyjskie, tak brzmiące prorosyjską, albo w każdym razie powielające rosyjską narrację, muszę się z nich tłumaczyć, prawda, i że to bardzo nie jest po mojej myśli. Natomiast no, takie są niestety uroki koalicji, tak, że w koalicji są przypadki, w których się z czymś nie zgadzamy. Inaczej to byłaby jedna partia, a nie koalicja. Okej, nie zgadzaliście się i buntownicy założyli swoją partię, tak. Czyli między innymi pan. Już tylko wolnościowcy bez niepotrzebne usunąć, skreślić? To już było wyjaśniane. To był błąd urzędnika. Nie, no dobra, nie składaliśmy nigdy takiego wniosku. Był ten wniosek publikowany. Ale trochę się pośmialiśmy. No wiadomo, jak pan Dziambor się, Kulesza, tak? To podokuczać, są, jak można podokuczać to również i pan redaktor. Dziennikarze, tak. To wtedy gen złośliwości. Ale to zupełnie nie było, tu nie było krzty naszej winy w tym. Dobra, pan Dziambor Kulesza, to jest mniej więcej tak. Ten tercet, tak? I ta kwestia rosyjska, o której rozmawialiśmy, to nie jest jedyna rzecz, która was dzieli. Panu nie podobają się też prawybory. Które między innymi, które mają się... To już różnice wtórne, które wykształciły się właśnie wskutek tej secesji, a nie o nią... W trakcie tych prawyborów mają być wybrane jedynki do Sejmu, Konfederacji, jako całości, tak? Nie wiemy, nie ma żadnego oświadczenia Rady Liderów, która mówiłaby, że te prawybory organizowane przez partię Korwin, czyli no z formalnego punktu widzenia partię zupełnie zewnętrzną wobec Konfederacji, oddzielną... A to się nie nazywa teraz Nowa Nadzieja? No, tak. Nowa Nadzieja obecnie, tak. Jak z Gwiezdnych Wojen. O co tu chodzi? Nie czuję się, że tak powiem, uprawniony do recenzowania tej... No dobra, mamy te prawybory. To demokratyczny sposób, jak rozumiem, wyłaniania kandydatów. Tak, demokratycznej. Do demokracji, demokracji przedstawicielskiej. Słynącej z uwielbienia dla demokracji jest to zapewne
bardzo wiarygodne. No, jest to raczej wytrych, którym posługują się korwiniści, czy tam nowonadziejowcy, do tego, żeby usprawiedliwić odebranie jedynek wolnościowcom. Wiadomo, że te wybory organizowane są... Dziamborowi i Kuleszy. Tak. Jako sprawującym mandat, rozumiem, inne, tak? Dwie jedynki jeszcze były, tak, ale no... Albo, czy to było tak, że mieliście umowę, że ci, którzy są posłowie w danych okręgach, będą jedynkami, tak? Taka były, była... były dwie umowy. Znaczy, była umowa właśnie ta... była nawet uchwała w tej sprawie, była gwarancja jedynek dla posłów, znaczy, że w kolejnych wyborach do Sejmu będą startowali z miejsca, z którego zostali wybrani. No, to chodziło o to, żeby posłowie skupili się na pracy w Sejmie, nie na przepychankach w swoich okręgach wyborczych, na walkach jakichś wewnętrznych, żeby pewne rzeczy uspokoić. No i to dobrze działało, dopóki nie zostało odwołane. Można się zastanawiać nad tym, czy w ogóle jaki jest status takiej uchwały odwołującej gwarancję, no bo gwarancja, sama nazwa wskazuje, musi coś gwarantować. Jak gwarancja, którą można następnie odwołać, to niczego nie gwarantuje, to nie jest żadna gwarancja w ogóle. Na tym polega to oszustwo, bo pan powiedział, widziałem gdzieś w którejś z wypowiedzi, że jest to oszustwo, te prawybory. Na tym polega to oszustwo? Znaczy nie, to są dwie osobne rzeczy, bo to prawybory są, że tak powiem, nazywane oszustwem przeze mnie ze względu na sposób ich przeprowadzenia, bo to nawet w takim układzie, jeśli odwołujemy te gwarancje, to można by zrobić prawybory powszechne, organizowane poprzez Konfederację na wszystkich 41 jedynkach. No i myśmy powiedzieli, że okej, okay, jeśli by tak to było robione na wszystkich jedynkach poprzez Konfederację, to trudno, no to my się też zrzekniemy tych gwarancji swoich. Natomiast nie są. No, organizują, tak jak powiedziałem, partia zewnętrzna w ogóle. Nie jest nigdzie uregulowane, że te wyniki tych prawyborów będą uznane przez Radę Liderów Konfederacji za w jakiś sposób wiążące dla niej, że ona te rekomendacje przełożą się na jedynki. Jest oczywiście taka polityczna wola widoczna wśród niektórych członków Rady Liderów, może nawet większości niestety, natomiast nie ma takiej uchwały, tak, to znowu niczego nie gwarantuje, więc ludzie, którzy raz odwołali gwarancję, to ich Pan kolejne gwarancje jednym, są był przynajmniej warte. Jednym z Dziambor też popularniejszych polityków Konfederacji, to tak, tak Pana traktują, pozwolą Panu odejść po prostu? No, miło, że pan tak ocenia. No tak, no nie ja, tylko wyborcy tak panu popularność. No cóż, nieskromnie powiedziałbym, że to błąd jest ze strony Konfederacji. Wydaje mi się, że powinno Konfederacji zależeć, żeby właśnie rozpoznawalne nazwiska, które sprawdziły się przez ponad 3 lata kadencji sejmowej, no, nic tam nie zrobiły, nie opuściły partii, prawda, nie zrobiły nic, powiedzmy, takiego jak na przykład pisanie na Twitterze rzeczy, które powodują zjazd poparcia z 10 do 5%, prawda? To był powód między innymi, pańskim zdaniem? Według pana? Tak. Nie, no właśnie, mówię, że tych, którzy robili te wpisy, jakby nic złego nie spotkało. Ja rozumiem, ale to wpisy na Twitterze zjechały wam z 10 do 5? Przez wpisy na Twitterze? Myślę, że w dużej mierze tak. Znaczy, oczywiście samego Twittera niewiele osób czyta, natomiast to, że one były powielane następnie we wszystkich mediach i kolportowane, uważam, że tak. No, część z tych wypowiedzi była wyjątkowo nietrafionych, nieodpowiedzialnych i bez sensu. I uważam, że niestety pan Janusz swoimi wybrykami prorosyjskimi przyczynił się do tego, że Konfederacja dostała takiej zadyszki. I to poparcie w momencie, kiedy powinno właśnie rosnąć, bo to był ten moment, kiedy historia przyznała nam rację w sprawie COVID-a i tak dalej, mieliśmy skonsumować to swoje zwycięstwo historyczne, zamiast rosnąć, to spadało. Więc no niestety tak, uważam, że a tak na marginesie, panie pośle, sankcje dotknęły nie tych, co trzeba. Na czym polega, bo tak przy Januszu Korwin-Mikkem zmiany partii, szyldów, wszelkie roszady to jest tak od wielu, wielu lat i wielu, wielu lat to tak ze 30 by się zebrało jakiś element wizerunku, o co tu chodzi? No to jest osobna jeszcze kwestia, tak, no oprócz tych sławnych wypowiedzi partia pana Janusza od zawsze zarządzana jest poprzez konflikt i tam różne destrukcyjne działania również były podejmowane i tam przyczyniają się do tego, że te rozłamy powtarzają się z dużą regularnością. No nie może to być przypadek, że przez tyle lat historii te kolejne osoby odchodziły rozczarowane albo próbowały. Jeszcze inaczej, Korwin-Mikke zakładał, o ile pamiętam, ja tak
policzyłem sobie chyba z 5 partii, 5 ugrupowań, nie licząc z jakichś takich nieformalnych koalicji wyborczych. I tak ze 2-3 to chyba, w 2-3 był chyba zmuszany do odejścia w wyniku jakiegoś buntu, konfliktu, czy tym podobnych. Znaczy, no, pod względem... Dzisiaj Korwin, jak sam pan zauważył, jest nową nadzieją. Znaczy, Korwin-Mikke nie jest szefem już nowej jest nadziei, tak? Teraz, tak? A nie, ale jest chyba prezesem honorowym? Prezesem honorowym. No to jest taka raczej tytulatura pozbawiona jakichś prerogatyw obecnych. No tak, no oprócz tego, że właśnie nie zgadzam się z tymi wypowiedziami dotyczącymi Rosji, no nie zgadzam się też ze sposobem prowadzenia tej partii i właśnie tym zarządzaniem poprzez konflikt, co kończyło się stałym jakby pomniejszaniem roli partii wówczas Korwin wewnątrz Konfederacji. No to ostrzeliwanie własnych ludzi wewnątrz Konfederacji systematycznie prowadzone przez pana Janusza jest takim elementem destrukcyjnym zarówno wewnątrz partii, jak i osłabia jej rolę na zewnątrz. No liczyłem, że zakładając swoją partię, co wielokrotnie nam sugerowano, że jak wam się nie podoba, to się partia Korwin nazywa, załóżcie sobie swoją partię, tam Sośnierz, Dziambor czy Kulesza. No i jak założyliśmy, okazało się, że też jest źle. Myślałem, że to uspokoi sytuację i nareszcie sobie siądziemy po prostu obok siebie na dwóch różnych ławeczkach w Konfederacji i będziemy teraz już współpracować o tyle, o ile to jest potrzebne. No ale okazało się, że nie, że pan Sławomir Mentzen dyszy rządzą zemsty i jątrzy, i tak długo jątrzył, i tak długo dyszał, że w końcu zdaje się, że wydyszał. Dyszał? O co z tym dyszeniem? Nie wiem, ale Konfederacja w ogóle wejdzie do Sejmu, pańskim zdaniem, w kolejnych wyborach? No, bez nas na pewno nie. A, z całą pewnością. Dziambor, Kulesza, Sośnierz. To może od nazwisk by coś pasowało. Dzikuso. Nie, dobra, zostawmy ten wątek. Jaki pomysł na siebie w polityce? Zobaczymy, no znaczy przede wszystkim na razie nie ma rozstrzygnięć. Ja ciągle liczę, że jakieś tam opamiętanie nastąpi ze strony kolegów. Ta nadzieja nie jest, zabiorą panu jedynki. Że tak, no, że wrócimy do ustaleń, które sobie przysięgaliśmy przez 3 lata, tak, że jedziemy w tym samym składzie z tych samych okręgów. Zaraz pan będzie mógł z ojcem chyba zakładać partię, bo on też w innej, ale podobnej sytuacji po tym, jak porównał się z PiS-em, a do opozycji tej tak zwanej demokratycznej to macie obaj chyba równie daleko. Nie wiem, czy równie. Pan dalej. Nie można wykluczyć takiego scenariusza. Zapraszałem parę razy również ojca do Konfederacji, czy do jakiejś tam współpracy z wolnościowcami. A. Na razie się nie doczekałem, ale kto wie. Sośnierz and syn? Taka partia może? And ojciec może. Sośnierz and ojciec, tak. Pan chyba miał więcej głosów od ojca w wyborach ostatnio. Ostatnio chyba tak. Teraz kategoria poezja jeszcze na koniec. Klękaniem mając obrzękłe kolana, skamlemy Unio, dej trochę siana. Dej trochę siana, idą w wybory, a w skarbcu pustka, pustką wieje jak z nory. To pan? Znaczy ja nie wieję, ale... Nie, ja, czy pan to pan autor? No, przyznaję się, że ten anonimowy autor to prawdopodobnie ja. Ładnie, co? Zrymowane. No, na 10 minut to... No nie jest to poezja jakichś najwyższych lotów, ale no nie wiem, z 15. No, tego pan musiał do polskiego romantyzmu sięgać akurat? Nie ma ciekawszych... A co, nie romantyzm? Co pan... A to romantyzm. Aha, no tak, dobra, to romantyzm. Pan nie chce, żeby Unia w końcu odkręciła Polsce kurek z pieniędzmi? Nie, niech sobie odkręca kurek z pieniędzmi, natomiast no nie jestem za tym, żeby... osiągać takie korzyści za wszelką cenę, tak? Znaczy, bo to przypomina mi człowieka, który jest w stanie bardzo dużo wydać, żeby dostać coś za darmo. I my też ponosimy nieproporcjonalne nakłady po to, żeby uzyskać pieniądze, które nie są tego warte ostatecznie. Wkładamy sobie betonowe buty w postaci tych subwencji i regulacji, które z nimi przechodzą i potem się dziwimy, że się nam ciężko rozwijać. Nie bierzmy sobie takich ciężarów, a przede wszystkim no, kraj, który wyprzedaje swoją niepodległość w zamian za chwilowe, doraźne korzyści, no to jest kraj skorumpowanych polityków, to jest bantustan, tak, który nie ma przyszłości. Dlaczego większość Europy nie ma takich problemów jak Polska? No bo większość Europy podwinęła ogon pod siebie i robi za prowincję 4. Rzeszy Niemieckiej i się nie buntuje. Każdy kraj w Europie.
Nie, no są kraje, które są wspólnikami, że tak powiem, tego sojusznicy, jak Francja, a są tacy, którzy godzą się z tą rolą. I Polska też się przez wiele lat godziła i jest to też jakaś strategia. No nie mówię, no, ona ma swoje zalety, no bo Niemcy tam, co by nie mówić, no to nie jest... Ich ekspansja to nie jest taka jak putinowska, prawda, że niszczą tam, burzą i ten, tylko że teraz poszli po rozum do głowy, tak też próbowali kiedyś, ale teraz poszli po rozum do głowy i raczej stawiają na taką kolonizację gospodarczą, co ma swoje zalety, tak, no te pieniądze idą, tam politycy się cieszą, to niemieckie jarzmo nie jest jakieś tam takie straszne, prawda, więc niektórzy sobie z tym, po prostu się z tym godzą. To pan się sprzeciwia, jeszcze raz, żeby to zrozumieć, czy nie sprzeciwia się unijnym pieniądzom, tylko polityce zabiegania o nie. Znaczy, pieniądzom nigdy się nie sprzeciwiam. Jakby mi ktoś chciał dać stówę, to spokojnie, ale jakbym powiedział, że da mi stówę, jak sobie obetnę palec, to nie. Więc my jesteśmy dokładnie w tej sytuacji, że musimy sobie oddać liczne kompetencje, obciąć sobie palce, nawet nie jeden, tylko kilka, w zamian za to, że dostaniemy jakieś chwilowe pieniądze, które i tak trzeba będzie w części oddać od razu, czy w sensie bezpośrednio jako spłatę kredytu, a część w formie podatków nakładanych przez Unię Europejską. W dłuższej perspektywie wyjdziemy na minus, więc nie warto minus, tego brać. Z unijnymi pieniędzmi. Oczywiście, że tak. No, jak samo, on jest jakoś z Patrykiem Jakim ostatnio przebywał? Ale ja to mówiłem zanim to się stało. Zanim Patryk Jakim. A wie pan, bo patrząc na choćby wynik reformy sądownictwa trwającej od 8 lat, czy to, co przeciwko czemu się sprzeciwialiście ustawy o Sądzie Najwyższym, to nie jest naprawianie tego, co powstało w wyniku reformy sądownictwa pod kierownictwem ministra Ziobry? No, reforma sądownictwa w wykonaniu PiSu jest oczywiście bez sensu zupełnie, tak? I ubolewam. Czy to jest obcinanie sobie palca, jeżeli ktoś obliguje nas, a polski rząd się na to godzi, żeby te zmiany odwrócić po prostu? Zmiana, którą proponuje ta ustawa, jest absolutnie niekonstytucyjna, jest sprawdzeniem urzędowej anarchii. Jest sprawdzeniem sytuacji, w której jeden organ, jeden sędzia może podważać kompetencje drugiego sędziego. No, żaden normalny kraj nie pozwoli i odwoływać się jeszcze do zewnętrznych ośrodków w tej sprawie. To jest pierwsza Rzeczpospolita. No. To jest sprawdzanie ustroju z pierwszej Rzeczpospolitej w Polsce w tej chwili. No nie wiem, jaki normalny kraj by się na coś takiego w ogóle zgodził, coś takiego traktował poważnie. To, że to jest niezgodne z konstytucją, przyznaje przecież właśnie cała opozycja, tak, nawet ta, która wstrzymując się od głosu, umożliwiła przepchnięcie tego dalej. Chyba, że na unijne pieniądze czekamy na Śląsku. Ja nie czekam. Na sprawiedliwą transformację. Zrozumcie w końcu. Nie bogacicie się od zanurkowania papierków, nie od pieniędzy, od tego, co można za nie kupić. Od przywiezienia palety pieniędzy nie staniemy się bogaci automatycznie, tak? Jeśli nie będziemy więcej produkować i więcej pracować, lepiej pracować, jeśli nie będziemy mniej oddawać rządowi, mniej podlegać unijnym głupim regulacjom, to nie będziemy się lepiej rozwijać, więc nie będziemy mieli co kupić za te pieniądze, więc one tylko napędzą inflację. Pieniądze same w sobie nie są wartością. Zadrukowane papierki pokryte farbą drukarską, to nie jest wartość sama w sobie. Przestańcie cały czas mówić, że czekamy na pieniądze. Nie, nie czekamy na pieniądze. Pieniądze są tylko środkiem wymiany. Obojętnie ile ich jest, to liczy się to, co można za nie kupić. Powinniśmy zabiegać o to, żeby można było więcej za nie kupić, czyli żeby rząd pozwolił nam lepiej produkować, żeby rząd nas nie łupił podatkami, żeby rząd wreszcie walczył z Unią nie o głupoty, nie o sądy, jakąś bezsensowną reformę, tylko o to, żebyśmy nie musieli podlegać tym wszystkim durnym regulacjom unijnym, które nam właśnie zakładają te betonowe buty. Dobrze, panie proszę, to pan sobie wyobraża, że w 2050 roku my nadal będziemy kopać i spalać węgiel na Śląsku? Różne rzeczy sobie mogę wyobrazić. To akurat nie jest nic, mieliśmy mieć zasoby na 200 lat. Ja nie mówię, że akurat to jest dobry pomysł, bo nasze zasoby są dość głębokie i coraz droższe i już od dawna deficytowe. To jest między innymi rola również funduszy, za które można... Nie, no, rola tych funduszy to jest taka, że właśnie oni nam każą zamykać te kopalnie, nawet... No, nie, Unia nigdy nie kazała Polsce zamykać kopalni, tylko po prostu problem był raczej z metodami wykorzystywania węgla jako paliwa. Kazała, no to są przecież właśnie te uzgodnienia, to nasze zobowiązania do zamykania kopalń. To były nasze zobowiązania, właśnie, zobowiązaliśmy do tego. No więc właśnie, no, czyli Unia nam kazała, czyli polski rząd. Zobowiązanie jest...
świadczeniem. Jest to, według mojej wiedzy i nie tylko mojej, jest to de facto działanie czy zjawisko wtórne, tak naprawdę. Nie, wie pan, Niemcy otwierają kopalnie, z tego co słyszymy, i zdaje się to górnictwo w wielu różnych innych krajach funkcjonuje. Kwestia i problem polega na tym, w jaki sposób węgiel jako paliwo jest wykorzystywany. Jeżeli jest spalane tak jak 100 lat temu w elektrowniach na węgiel. Nie, no to sobie, bo nie mieszajmy kilku rzeczy. Oczywiście, natomiast, że my powinniśmy sobie... Jakie pan ma nadzieje wobec takiego procesu, jak ta transformacja śląska? To mnie ciekawi. Transformacja prowadzona poprzez urzędnicze programy kierowane z jakieś kolejne pięciolatki kierowane z Brukseli, to a nie mam większych nadziei. A kto ma to robić? No jeżeli państwo prowadziło działalność wydobywczą, państwo, to jest państwowa działalność, no to kto ma zasypywać te dziury na Śląsku? Nie, no zasypywać oczywiście powinno państwo, tak? Natomiast państwo nie powinno wytyczać nowych szlaków, bo tak jak właśnie tam, gdzie państwo je wytycza, to potem są takie efekty. No na razie problem jest taki, że państwo nie wytycza żadnych szlaków, ale... Nie, no właśnie wytycza. No, już mieliśmy różne patologiczne programy polegające na tym, że rozdawano jakieś tam pieniądze na przekwalifikowanie się, prawda, które potem nic nie dawały, że okazywało się, że kierunki sugerowane przez rząd, większość tych kopalń, które zostały zaznaczone w tym programie, harmonogramie zamykania kopalń, to one nie są zamykane decyzją polityczną, tylko dlatego, że się w nich kończy węgiel. Nie, no są i takie, i takie. I takie, i takie. Znaczy nie, we wszystkich się kończy węgiel. Jeżeli nie sięgnie się dalej, to po prostu go nie ma. Tylko trzeba na to dołożyć pieniądze. Ale niektóre mają możliwość sięgania dalej, a niektóre nie mają. No tak. Cały czas, codziennie się kończy węgiel w tym metrze ściany, który akurat żeśmy tam złupili, prawda? No ale to się kopalnie niektóre mają możliwość rozwoju dalszego, niektóre nie. No i zamykano akurat tak różnie. No niektóre z tych, co rzeczywiście bez przyszłości, niektóre z przyszłością. W niektórych przypadkach dokładaliśmy do wydobycia zupełnie bez sensu w sytuacji, kiedy węgiel był tani, a teraz zamykamy kopalnie w momencie, kiedy węgiel idzie do góry, to my zamykamy te kopalnie albo już musimy, dlatego żeśmy wcześniej wyczerpali te złoża, dopłacając za nich. Jakie jest rozwiązanie na koniec jeszcze w takim razie tego, o czym pan zresztą przed chwilą powiedział? To... Ale czego? Znaczy, jeśli chodzi o problemy energetyczne, no to musimy się przestawić na energię atomową przede wszystkim, o czym od dawna mówimy i co się nie wydarzyło. No już się, jesteśmy znowu w sytuacji, jak to często w naszej polityce bywa, że politycy zawalili i teraz mówią, no to teraz wymyślcie, co mamy dalej robić, jak już jest taka sytuacja. No teraz jest rzeczywiście, no pod wieloma względami jesteśmy bardzo spóźnieni z tym, tak? I teraz nie jesteśmy w stanie wywiązać się z zobowiązań, które jednocześnie na siebie wzięliśmy, więc zrobiliśmy dwie rzeczy, które się wzajemnie wykluczają, tak? Z jednej strony zobowiązaliśmy się do wypełnienia jakichś tam unijnych, rozmaitych tam wskaźników, a z drugiej strony nie robiliśmy przez lata nic, żeby sobie to umożliwić. I jesteśmy w sytuacji, kiedy jesteśmy kompletnie do tyłu, musimy już zamykać te kopalnie, a nie mamy alternatywy odpowiedniej. No i czeka na związku z tym kryzys i bolesna już teraz tylko transformacja. Jeśli ktoś oczekuje ode mnie, że ja teraz wymyślę, jak zrobić to bezboleśnie, no to oczekuje ode mnie cudów. Tak? No nie da się odwrócić skutków zaniedbań przez wiele lat, ale tak, powinniśmy przejść na energię atomową. Kopalnie, te, które są najbardziej nierentowne, powinniśmy pozamykać od razu. Te, które dają się sprzedać, to sprzedać i będą eksploatowane tak długo, jak właściciel uzna to za opłacalne, biorąc pod uwagę również rozmaite zobowiązania i tam opłaty, które są na to nakładane, tak? I tyle, no i to powinno się rządzić prawami rynkowymi, a nie być wytyczane z Brukseli paluchem jakimś niemieckim, gdzie my mamy zamykać kopalnie. Dobromir Sośnierz, poseł Konfederacji, był dziś z nami. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w przyszły poniedziałek po krótkiej przerwie na ferie. Dziękuję naszemu gościowi, dziękujemy państwu. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia.